Witam serdecznie na kolejnych animacjach dla najmłodszych, które organizujemy w ramach Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, który w tym roku odbywa się pod hasłem Gorole Świata Sercem Zakopanym. Tematem dzisiejszych animacji są żywe obrazy. Prowadzącymi są Joanna Staszak, witajcie. Witajcie. I Katarzyna Stanuch, witaj Kasiu. Witajcie. Kochani, jakby mogła was popytać, co byście nam wytłumaczyli, na czym te żywe obrazy polegają? Co to te nasze dzieci będą musiały dziś robić? Dzisiaj zapraszamy do tego, aby stworzyć z nami takie piękne, żywe obrazy i właściwie żywe rzeźby na podstawie rzeźb i obrazów. Mamy tutaj trzy książki z obrazami. Pierwszą z nich tutaj pokażę. Jest to książka na szkle malowane z obrazami pani Eweliny Pęksowej, wspaniałej malarki na szkle, która mieszkała i tworzyła w Zakopanem. Dwie kolejne książki wydane są również, dotyczą sztuki zakopiańskiej, sztuki podhalańskiej. I mamy tutaj rzeźby Stanisława Gąsienicy, Sobczaka, Jochymia. I będziemy tutaj dzisiaj starali się zrobić obraz, właściwie na podstawie rzeźby tegoż autora, góralki z chustą. Chcemy to pokazać. Ta rzeźba znajduje się w pięknie wydanej przez Muzeum Tatrzańskie i Tatrzański Park Narodowy książce Sztuki piękne pod Tatrami autorstwa pani Teresy Jabłońskiej. I trzeci obraz, który będziemy dzisiaj chcieli stworzyć, to jest obraz Stanisława Rączyńskiego z Bujnicy. On znajduje się również w pięknej książce wydanej w tym roku Sztuka skalnego Podhala autorstwa Joanny Hibner-Wojciechowskiej w takim przewodniku dla kolekcjonerów. Te obrazy będziemy się starali stworzyć, a jak to będziemy robić i z kim, to już opowie moja koleżanka Katarzyna. Spotykamy się tu z góralskimi naszymi dziećmi, z Magdą, z Zosią, z Kubą i z Bartoszem. Będziemy tworzyć, co możemy i potem przedstawiać te nasze obrazy. Dobrze, to zaczniemy od przygotowania rekwizytów. Tutaj dziewczęta będą przygotowywać rekwizyty do tego obrazu, właśnie pani Eweliny Pęksowej. I zaczniemy od przygotowania skrzydeł. Mamy tutaj przepiękne kartony, mamy farbę i dziewczyny, będziemy się tutaj starały za chwilkę zrobić te skrzydła, więc przygotujcie sobie tutaj farby i wylejcie tutaj, tak żebyśmy mogli sobie tutaj to wszystko naszkicować. A panowie do tego obrazu będą przygotowywać opaski góralskie, czyli tę część tutaj garderoby męskiej i też mamy brązowy karton przygotowany, farby, nożyczki, gdyby nam były potrzebne, czyli zabieramy się do pracy. Dziewczynom... Tylko myślę, że trzeba by było tak przeciąć karton, znaczy tak sobie przerysować na pół, nie? Albo nawet... Tutaj te połówki, tak? Masz pomysł? No to dobra, to samo. To jak masz pomysł, to dobra. Tylko dobra, to jest spróbuję jak najbliżej. Czy tego nie za dużo, może tak będą lepsze, nie? Tak będą lepsze. Dobrze. Tak sobie złożymy ten karton i tu będzie, będziemy mieć takie same dwa, tak? Zosia ma swój pomysł, a my zrobimy w ten sposób. Przekładamy karton, teraz tu będziemy rysować, nie? Jak tu rysujesz takie, no właśnie, wytniemy, a potem będziemy malować z dwóch stron, tak? Dobra. Tu tak mniej więcej. Stało się jak najbliżej, żeby wyglądać. Dobrze, oczywiście, pięknie, tak. Chłopaki też działają. Thank you.
Teraz musicie zobaczyć, czy ta szerokość tego kartonu Wam wystarczy, żeby się objąć. To jest jeszcze drugi karton. Już tutaj damy. Bo w takim razie, jeżeli brakuje nam kartonu, to trzeba dorobić drugi, uciąć nowy, tak, i dopasować wielkość kartonu do swojej objętości, do swojego pasa, szerokości. Jak ktoś je więcej klusek, to musi mieć więcej karton. No właśnie. Skrzydełka. Każdy ma swoją technikę. Każda technika jest dobra, byle była skuteczna. No, pięknie zeszło. Bardzo podobne do tych, co na obrazach. Staram się. Pięknie. Dobrze, to teraz możemy użyć taśmy klejącej, tak, do posklejania tego, żeby nam potem sam rysunek wyszedł dobrze. Od środka sobie. Tak, trzeba więcej zostawić. Tutaj Bartosz zostawił taki dużą część tego kartonu, żeby się to nie rozpadło. To jest bardzo ważne, żeby teraz posklejać. Dobrze. Trzeba dopasować, żeby było równo. No. Teraz tu mamy... Posadzę to znowu. Tak, to sobie. Piękne skrzydła nam wyszły. Madzia już sobie... Może lepiej ci będzie w tamtą, znaczy w tą sensie, w tym sensie malować w tą stronę. I tu będzie, bo tam jest nie ten, tak? Dobrze. Pokolorować, tu sobie wylej, tu jest złota farba, czarna też może będzie troszkę potrzebna. Może żeby obrysować, tak jak jest na tym obrazie. Żeby było tak jak na obrazie, proszę bardzo, no? Tak, właśnie tu. Kasia Wam pomóc, pomoże. A tu zabrałam te, a to może być jeszcze potrzebne. Czarnej farby troszkę. Tu macie wodę. Pędzelki. Trzymać, jak pomalujemy do zaklejenia, tak? Dobra. Czyli bierzemy się tutaj do malowania, no bo paski mają też swoje ozdoby, nie? Bo farba się potem nie zmienia. To teraz chyba. Ile potrzeba ci tego? Jedna mi wystarczy. Jedna ci wystarczy? No to nie musisz się, tak? Czy nie będzie za szeroko? To się ze dwie, tak? To można jeszcze przeciąć na pół, tak? Albo, no bo jeden ci jest za wystarczy ci? Jeden wystarczy, tak? Dobra. No to bierzemy się do malowania tych ozdób tutaj. Tu macie wodę, pędzelki. Ołówek, jak chcesz naszkicować. Może no tutaj, proszę bardzo. Ale wy wiecie, jak opaski wyglądają. Bo na co dzień też pewnie nosicie. Właśnie, przymiarka jest ważna. Tak, no, zmieści się na jednym. Będzie. Będzie. Zmieści się? Zase wstań. Super, no to potem dopasujemy już na samej duszy. Dobra. Zosia wycina przepięknie. Ciężko mi to, bo duże nożyczki.
Coraz mniejsze? Są mniejsze, popatrz. Właśnie, to są mniejsze. O, widzisz, pięknie. Są jeszcze mniejsze, jeszcze trzeba było. Tak, możesz sobie odciąć oczywiście. Pięknie. Nie zmawiło w środku. Maciuś, coraz piękniej wychodzi, nie? Już widać coś takie widać, piękne no. Skrzydełka, nie? Piękne będą. Złote skrzydła przepiękne. Tu jeszcze na tych obrazach, zobacz, mogą sobie jakieś takie kropeczki. Czarne. To można je też tutaj z czarną. I możesz posiadać złoty z czarnym i wyjdzie taki lekko brązowy. Och, to proszę. No, przycieniować trochę. No, chłopaki też już elementy opaska pięknie są widoczne, tu są gumy, jakby trzeba było lepszą gumę. Jeszcze będziemy aureole robić. Tutaj potrzebujemy jeszcze takie aureolki do aniołów, co? Akurat wyjdą z tego papieru. No właśnie, z tego co nam zostało, prawda? Tak, nie dużo zostało. Wszystko musimy wykorzystać ładnie. Musisz Magia poprawić, bo się powróciła od ołówka. Dobra. No to z Kasią dzielnie wspomagamy. Może wam weźmiemy ten z dołu, żebyście nie pomalowali po tym, co nie trzeba. Będzie wygodniej. Super, drugie skrzydła już wycięte, to teraz się bierzemy do malowania, tak? Kasia, może my tu byśmy przygotowały te aureolki dla dziewczyn. Zrobimy to, jak to zrobimy. Czy to będzie chyba za mało? Zróbmy tam te resztki. No właśnie, ten powinien być dobry, nie? Trzeba by było przymierzyć tam do, jakbyś poszła z drugiej strony i przymierzyła dziewczynę na ten. Albo może z tego, to powinno być dobre. Jedno? Tak, no to powinno być dobre. No to zrobimy taki pasek na
taką szerokość, nie? Gdzieś mniej więcej. To trzeba przyłożyć. My tu przygotujemy aureole dla naszych aniołów. Popasek na 4 klamry, no. Boga tego roku, nie? No właśnie. Dobrze, a tu z tego zrobimy drugą aureolę. Odetniemy dla drugiego naszego aniołka. Poprosimy czarną farbę. Już dajemy czarną farbę. Dziewczęta tu mają, ale ja tu wam się przyda. Proszę bardzo, a dziewczyny tu mają mniej. A nie, to tu już wam daję. Proszę, sobie wyciśnijcie. Nie, nie dużo. Złotą też potrzebujecie? No jak próby gazda, no to musi być. No klamry muszą być ze złota. No, poważna sprawa. Proszę bardzo. Na bogato. Na bogato będą dzisiaj. Pięknie. Zosieńko, podłożymy może tutaj taki karton. Tutaj dla wszystkich też, którzy nas oglądają, to zachęcamy, żeby wkładać pod swoje prace właśnie jakiś karton na stół, żeby mama nie była niezadowolona z tego, że robimy tutaj i pomalujemy stół, bo myślę, że każda mama się będzie cieszyć z tego, że dzieci malują i robią takie piękne rzeczy, aczkolwiek może się mniej cieszyć z tego, że jej ozdobiły stół na złoto. Bardzo pięknie. Kuba też już prawie ma opasek gotowy i też jakiś chruby gazda. Też na tyle. Madzie już powie, jak pięknie tu. No kochani, no po prostu będziemy mieć przepiękne anioły i przepięknych zbójników. Jak widzicie, każdy ma swoją metodę, każdy potrafi zrobić po swojemu. Opaski z aniołami się muszą pogodzić. I każdy to robi tak, jak potrafi i tak, jak chce. Dojdziemy, już zabiorę, może tak, żeby właśnie było, może z tej strony tu będzie lepiej. I o to właśnie chodzi, żeby czuć przyjemność z malowania, z szykowania i z poznawania tych pięknych obrazów, pięknej sztuki. A też mieć radość z tego. Kasia, tak? No to trzeba przyłożyć tam dziewczynom, zmierzyć chyba z tyłu musisz iść, Kasiu. Tak. Można ją taśmą, a tu są szpilki. To jest na razie.
żebyśmy wiedziały, jak to potem przypiąć, no bo to musimy jeszcze pomalować, a jeszcze tą drugą, Kasiu. Na złoto, no tak jak tutaj są te aureole, zobaczcie, jak są pięknie przyozdobione. Aha, bo Kasia, ty robisz teraz dla Magdy, tak? Tak. Taka jest dla Zosi, tak? Bo tu Kasię też zatrudnimy, Kasia pomaluje aureolę dla dziewcząt. Ja mogę pomalować. Dobrze, to Zosia będzie, a z Magdą będzie wyrobić tą rzeźbę w takim razie. A Zosia będzie pięknie ozdobić. Super. Chłopaki są super, pięknie. Gotowi do działania. Chcemy przymierzać. No teraz Madzia, aureola, proszę, jaka święta. Święty anioł przepiękny. Tak, super. No właśnie, każdemu aureola pasuje. Nie każdemu. Oj, każdemu. Raczej minus. Co to możesz, Kasia, pomalować też Zosi? Ale rózgami. Madzi ten, bo Zosia chce sama, a z tą. Masz tutaj ten. Masz takie złote i tu od dziewczyny weź sobie tę kartę. Ode mnie, bo ja mam strasznie dużo. Daj ci krzesełko. Bo Madzia już prawie kończy, a Kasia ci tu zrobi aureolę piękną. Tak. Będziemy robić rzeźby, tak, za chwilę też rzeźby. Z Magdą będziemy rzeźbę robić, tak. Zanim nam tutaj będziesz się mogła ruszać. Będziesz przez 20 minut stała w jednym miejscu. Możemy się trochę poczuć jak artyści ludowi, tak właśnie jak pani Ewelina Pęksowa, która tutaj namalowała ten piękny obraz, na podstawie którego my tworzymy. Tak, robimy skrzydła. Jest wyjątkowo uzdolniona artystycznie, także myślę, że na kolejne warsztaty z malarstwa na szkle Magda musi przyjść, bo ma wybitne zdolności. A, no to dlatego pewnie tak świetnie malujecie. Pięknie. Może tak?
Macie gotowe skrzydełko? Ja już skończyłam. Dobrze. No to w takim razie niech teraz schnie. Pokaż do kamery pięknie, jak ci wyszło piękne skrzydła. Potem oczywiście będziemy je ubierać. A tu jak Madzia pięknie zrobiła skrzydła. Brawo. Pięknie. Idealnie jak u pani Eweliny Pęksowej. Idealnie po prostu. Teraz my będziemy, tu skrzydła będą schły, a my tutaj z Madzią przygotujemy rzeźbę. Jak się okazuje, Kasia też ma wyjątkowe talenty plastyczne. Proszę, robi piękne aureole. Nad tym już się zastanowiła. No proszę, przepięknie. Nie tylko wokalne, bo Kasia ma w ogóle talenty wokalne, ale artystyczne też tutaj, proszę bardzo. Przepiękna aureola. Czy będą tak piękne jak skrzydła naszych dziewczyn? No, ale... Co potrzebujecie? Pędzel do czarnego tam, jak jest. Jest wolny. Jest. Jaki byś chciała? Cieńszy? Ten zobacz, czy ten się nadaje. Nie wiem, czy tamten nadaje się, czy nie. Tu, a ten zobacz. Dobrze. Mocniejszy, czy nie? Dobry jest, czy nie? Nadaje się. Dobrze. Chłopaki też tu jakąś precyzję mistrzowską wykazują. Ale tu Kasia musi opowiedzieć o tych opaskach jeszcze, choć Kasia porwę cię na chwilę, bo tu mamy dwa różne te opaski. To opowiedz, jak to... Zobaczcie, że jedne są inne, drugie są inne. Kasia tutaj o elementach ubrania góralskiego wie dużo. No, ma braci, ma tatę, górala, to opowie wszystko. Nie no, tu no, różnią się opaski klamrami. Klamry są robione z mosiądzu. Złote, najczęściej choćkie są srebrne. Tu są nasze podhalańskie. Łoscypkowe. W kształcie łoscypka. A tutaj te drugie, takie bardziej zaokrąglone, ale też złote, więc też widać, że... Bogato rodzina. No właśnie. Tu jest bogato rodzina, to mosiądzu napchane. Pięknie nam wychodzi. Dobrze, to Kasia się bierze do malowania dalej aureoli. Mosiądzu napchane jak tej farby złotej. Dobnie, kto miał więcej klamer, ten był bogaty. To u nas też tak jest. Ani aut. Thank you.
Kasiu? Tyle będzie chyba dobrze. Teraz dobrze. W czasie, kiedy jeszcze tutaj trwają prace malarskie i schną nam, to my tutaj z Madzią pokażemy ten jeden obraz, przygotujemy. To jest góralka z chustą, taka rzeźba właściwie, Stanisława Gąsińcy-Sobczaka-Jochyma. I tutaj postaramy się z Madzią ten obraz odtworzyć na żywo. Madzia jest już częściowo ubrana, teraz będziemy zakładać kierpce, bowiem góralka jest w kierpcach, więc Madzia zakładamy kierpce tradycyjne góralskie obuwie, które noszą zarówno mężczyźni, jak i kobiety. I tutaj na tym, w tej rzeźbie, na tym obrazie również góralka jest ubrana w takie kierpce. Madzia, jak widać, z rodu gąsieńców sieczku, więc potrafi sobie poradzić z pięknym zasznurowaniem. Szybko zasznurowała kierpce. Brawo. Teraz drugi. Pięknie i teraz jak każda góralka powinna mieć gorset, więc założymy i gorset. Pomogę troszkę. Dobrze, super. Przepięknie, gorset zielony, piękny, pasujący do spódnicy. Zamykamy. I sznurujemy pięknie gorset. Kasia zawiązuje ostatni element, smatkę. No i teraz zaraz sprawdzimy, czy wszystko jest tak precyzyjnie, jak w tej naszej rzeźbie. Kasiu, oddaję Ci głos i już biorę książkę. Tak, na obrazie mamy smatkę na głowie, tak jak tu widać. Korole, gorset, spódnica, kierpce są. Teraz ubieramy łodziewackę. Łodziewacka to jest nosono u nas w zimie. Baby dawno się nią łodziewały. Dobra. I tu pięknie, tak jak na tej rzeźbie widać, Magda odtworza
Łodziewacka. Dawno baby nosiły i smatki, i łodziewacki. Jak zimno były, co by usy przykryć i co by łodziać się nią, bo ona jest dość ciepła. Piękna rzeźba nam wyszła. Może zaprezentujmy jeszcze, jak te odziewackie, jak się to dawniej baby okrywały. Załóżcie, dziewczyny, tak jak... Tu się nią. Widzicie. Dawno były mocne, ostre zimy, nie tak jak teraz. I baby ubierały się, odziewały się, nie? Dobrze, to w takim razie już mamy pięknie pokolorowane opaski, wykonane. Chłopaki tu demonstrują, jak pięknie. Kuba i Bartosz zrobili opaski z kartonu. Teraz tutaj sklejamy, żeby się nam trzymały. Ja się nie zmieszczę klamry, nic nie da. Postaramy się tak ścisnąć, żeby się zmieściło wszystko teraz. W góralskich ubraniach, no to teraz tak. Ja sobie zostawiłem dwa miejsca. Tak, no postaram się, chyba tak musimy skleić, nie? To trzeba popuścić, tak, z tej drugiej. O, świetnie, świetnie, trochę tu, dobra. A potem malować. Dobrze, świetnie. Taką długą. Weźmiemy, można to zrobić no tak taśmą klejącą, można będzie to zrobić klejem, co kto ma w domu. Już tu poprzyklejamy, trzecią jeszcze taśmę, pięknie. Musicie opuścić trochę miejsca, bo potem... Tu właśnie, o, to jest ważna informacja, że trzeba do ubrania góralskiego jednak troszkę zostawić. Albo namalować szerzej. Telo długie klamry. Klamry, no właśnie. Ale nie pomyślałam. To bo tutaj ja jest chudy tamto. Ale ja pomyślałam. Tu już mamy informację od Bartosza, bardzo ważną do naszych warsztatów, że trzeba pomyśleć o tym, tak, wcześniej. Dobrze. Pięknie, tutaj, dobrze. Mamy przepięknie opaski gotowe, świetnie. Super chłopaki. No to teraz, Kasia, tutaj mów, co nam brakuje jeszcze? Stań może tu, Kasiu, żeby cię było widać. Co my tu jeszcze mamy? Kołpaki poubierać na głowę, kołpaki. Od góry. Tu mamy takie kołpaki już zrobione, ale można też zrobić również z kartonu te kołpaki samemu. Z czarnego kartonu i z czerwonego. Albo pomalować. Pięknie. Na czerwone. Jak z, no. Pomalować, tak. Co jeszcze tu mamy? Mamy cuchę. Serdok, cuchę. Serdok, cuchę. No, teraz jak prawdziwej zbójnicy. Tak. Ciupagi. Ciupagi. I. Odtworzamy co na obrazie. Pozycja startowo. Kasię zapraszamy tam, żeby było bliżej. Kasia, opowiadaj, co my tu mamy. No to może od góry. Kołpak na głowie tu jest. Taka copka. Zbójników. Mamy chłopcy w białych kosulak. W serdokach. W białych cuchach. Opaski zrobione przez nas. Pięknie domalowane. Kozdy se może taki w doma zrobić. Portki białe. Sukniane, kyrpce i ciupagi, jak prawdziwi zbójnicy. Odtworzyliśmy tym sposobem obraz Stanisława Raczyńskiego Zbójnicy. Proszę bardzo. Ewelina Pęksowo malowała w pięknym, tradycyjnym, podhalańskim stylu i właśnie jej obraz chciałem tu zaprezentować, odtworzyć. Tańczące anioły. Pod tytuł. Dwa anioły mamy piękne, no. Madzie i Zosie. Które przed chwilą pięknie zrobiły skrzydełka, aurolki. Pokażemy te skrzydła. Każda z dziewcząt pokaże Zosia. Swoje skrzydła, które zrobiła, tak, na naszym warsztata. Zosia i Madzia. No. Brawo dla nich, bo pięknie starały się przy tym, co by to wyglądało. Takie skrzydła oczywiście można przypiąć z tyłu do bluzki, a my się dzisiaj posłużymy nieco innymi skrzydłami. Zabiorę dziewczęta od Was na moment. Bo chcemy pokazać również
drugie, że można to zrobić również w inny sposób, ale zaczniemy od góry. Kasia, przedstawię. Od góry aureolki, lasy aniołką. Proszę bardzo. Piękne. Przepięknie. Tak, piękne. Ubieramy skrzydełka. Teraz możemy mieć też takie skrzydełka. Tutaj pożyczymy Zosia. Czekaj. Na drugą rękę. Założysz sama, tak? Dobrze. Madzia, tobie. Tu, tak, jedne i drugie. Tak, przepięknie. Posłużymy się takimi skrzydełkami, żeby pokazać, że takie skrzydła też są możliwe. Jedne w górę, jedne w dół, tak? Pięknie, można i tak, czyli Kasia, opowiadaj, czy mamy wszystko, sprawdzajmy. Mamy aureolkę, dziewczynki w pięknych spodnicach, skrzydła i teraz na koniec dajemy festiwalowy, suszony bukiet. Tak, tak jak tu na obrazie z pawim okiem, tu są piękne suszone kwiatki. Idealnie, nie? Idealne góralskie. Anioły. Kochani, dziękujemy naszym prowadzącym, naszym dzieciom, które brały udział w animacjach, ale i tylowo, kochani, którzy nas oglądaliście, mamy te specjalne zadanie, bo jak to zrobi taki żywy obraz i przyśle nam zdjęcie albo nagro króciutki film, tylko z tego będzie nagroda. Zachęcamy do udziału w naszych animacjach.